Szpital. Godzina ósma pięćdziesiąt. Temperatura trzydzieści osiem i dwa. Lepiej. Gorączka nie minęła, ale jest przypływ sił. I żal, że nie zdążę zrobić tylu rzeczy, że tyle mnie ominęło. Pojawiają się myśli o życiowych wyborach. Jaki diabeł mnie podkusił, żeby zostać aktorką. I co to dzisiaj znaczy? To samo co modelka, zejście. W jakiejś reklamie Kremu ktoś mówi: Jestem aktorką, a co najważniejsze, u aktorki. Ładna skóra. Marcel nalał jeszcze trochę whisky. Tak stłuszył, tak ma do siebie żal, może powinien był ją odwiedzić w szpitalu. Ale w końcu nie on jeden ma takie wyrzuty sumienia. Jest tylko producentem filmowym, a umówmy się, że oprócz rodziny, jakichś dziwaków, do których zawsze miała skłonność, jak ten Piotr. Oprócz jakichś popaprańców życiowych, nikt jej tam nie odwiedzi. Tak zwane środowisko ograniczy się do plotek o jej stanie zdrowia. W tym wszystkim będzie dużo szacunku, podziwu, ale żadnej bliskości. Nawet ci, z którymi grała, ograniczą się do anegdot. Tak, nikt jej nie odwiedzi w szpitalu, i to jest wstrząsające, chociaż Marta w jakiś sposób była sobie winna. Niby ciepła, otwarta, towarzyska. Ale zawsze osobna. Wiedział, że najważniejsze to znaleźć teraz aktorkę, która udźwignie cały ten chaos medialny, ale za cenę takiej roli każda przetrzyma kilka dni brutalnych komentarzy. Tak, najlepiej byłoby od razu zająć się nową obsadą. Stać go na to. Wielokrotnie robił rzeczy, które inni uważali za cyniczne czy okrutne, a które na dłuższą metę nie miały znaczenia. Już pogodził się z tym, że opinia o jego